zastanówcie się, czy w swoim życiu nie potkniecie się tak naprawdę o życie. Bo mi się to przytrafiło, zanim poznałam Jezusa. Zastanówcie się, czy tak naprawdę w środku czujecie, że żyjecie, czy jesteście martwi, a tylko wam się wydaje, że żyjecie i zagłuszacie tą pustkę, bo ja ją zagłuszałam. Nazywam się Julita Korgol. Imieniem i nazwiskiem świadczę o tym, co zrobił w moim życiu Jezus. I jestem z tego dumna. Nie ma we mnie wstydu. Wiem, że żyję, a kiedyś zastanawiałam się, o co tak naprawdę chodzi w tym życiu. Szukałam szczęścia w świecie. Skończyłam studia na Wydziale Prawa. Tutaj niedaleko jest brama. Najlepszy uniwersytet w tym kraju. Ale okazało się, że to wcale nie zapewni mi dobrego życia. Pracowałam, wyszłam za mąż, urodziłam dwoje dzieci. Mówię, będę szczęśliwa, niczego nam nie brakuje. Mąż zarabia grube pieniądze. Ale okazało się, że pieniądze też nie dają szczęścia. Bo wewnątrz siebie czułam pustkę. Wcale się nie czułam szczęśliwa, a czułam się samotna. Gdy siadałam sama w swojej łazience, wiedziałam, jaka jest to mnie prawda. Że wewnątrz czuję się martwa. I że nic z tego nie może zaspokoić, bo ten świat już nie miał dla mnie nic do zaoferowania. Wszystko dostałam, co on może dać. Dobre wykształcenie, pieniądze, rodzinę i małżeństwo. I w takich okolicznościach ludzie mi powiedzieli o tym, że Jezus jest żywy, a ja już wcześniej w tym kraju słyszałam to imię. I mówiłam, nie chcę tej religii. Ale oni mi powiedzieli, że Jezus nie ma nic wspólnego z tą religią. Że to nie jest Jego prawdziwy obraz. Więc powiedziałam do tego Jezusa, jeżeli to jest prawda, że jesteś prawdziwy, że żyjesz, że masz moc zmienić i podnieść moje życie, to ja chcę Cię poznać takiego, jakim jesteś, bo mówią, że jesteś prawdą. A ja dotąd znam tylko tą prawdę, którą pokazuje mi świat. Tak spotkałam Jezusa. On podniósł moje życie. Podniósł moje małżeństwo, które my z mężem zniszczyliśmy, szukając zaspokojenia w tym świecie. Podniósł moje małżeństwo, podniósł moje macierzyństwo, podniósł całe moje życie. Miałam guza w piersi. Bóg jest większy niż śmierć. Zostałam uzdrowiona. Jestem zdrowa, mam na to dokumenty. Miałam chorą tarczycę. Mam zdrową tarczycę. Na krzyżu Golgoty wykonało się moje uzdrowienie i Twoje też. Nie musisz tak żyć. Kochani, zapraszamy tutaj do nas. Wszystkich, którzy nie wiedzą jak żyć, wszystkich grzeszników. Nie musicie pić. Chodź latać na imprezy, żeby tam łagodzić jakoś skutki stresu. Bóg jest większy niż to. Nie musicie się znieczulać po całym tygodniu. Możecie poznać Jezusa. Podniesie się wasze życie. Jeżeli ćpasz, Bóg jest większy niż to bagno, w którym siedzisz. Może jesteś cudzołożnikiem. Nie potrzebujesz tego szamba. Zapraszamy was wszystkich do nas. Bóg jest Bogiem mocy, tak jak podniósł moje życie, mojego męża i każdej tutaj osoby może podnieść twoje. Może potrzebujesz być uzdrowiony. Nie wiem, może bolą cię zęby, albo wypadają ci włosy, czy cokolwiek innego. Chodź, weź swój cud. Sprawdź nas. Mówimy ci, że Bóg jest Bogiem mocy na krzyżu. Rozchorował się twoją chorobą, twoim lękiem, twoją biedą. To z krzyża płynie moc. Gdy w sercu swoim uwierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i umarł za twoje grzechy. Gdy swoimi ustami wyznasz, że jest Panem, będziesz zbawiony, tak jak ja jestem. To, co do was mówimy, może się wydawać głupotą, ale jest to głupota dla tych, którzy idą i giną. Ale jest to moc zmieniająca życie i zmieniła tak moje życie. Jest to moc dla tych, którzy uwierzą w Jezusa i Jego krzyż. Ewangelia jest aż taka prosta. I nie da się jej skomplikować. Z tej prostoty płynie moc. Zapraszamy was tutaj do nas. Weźcie zmianę do swojego życia. Zmiana jest możliwa i cud tylko w Jezusie. On jest żywy, jest Bogiem relacji.
Z każdym z was pragnie mieć tą relację. Świadczę wam o tym swoim życiem. Nazywam się Julita Korgol. Doświadczyłam realnie i doświadczam każdego dnia Jezusa. I choć to wzbudza szyderczy uśmiech na waszych twarzach, to ja mam świadectwo w życiu. Wiem, że żyję i wiem, kim jestem. I wiem, jak wielki i potężny jest Jezus.